Nieraz trudno się rozmawia z ludźmi o Kościele, bo można usłyszeć wiele krytycznych słów na temat Kościoła. Taka postawa podobna trochę do postawy Natanaela. Czy może być coś dobrego w Kościele? Czy może być coś dobrego od katolików? W Polsce obecnie w badaniach opinii publicznej Kościół ma więcej krytyków niż zwolenników, a w ogóle wśród ludzi młodych to aż 90% krytycznie ocenia Kościół. Ale zostawmy na boku rozważania, skąd taka postawa, czyja to wina. Popatrzmy na tych współczesnych Natanaelów. Niezwykłe w postawie Natanaela z Ewangelii jest to, że on dał się przekonać Filipowi. A Filip nie stosował żadnej szermierki słownej. To nie była debata na argumenty. Udowodnię ci, że nie masz racji, udowodnię ci, że to ja mam rację, zaraz zrobię ci taką orkę, że zapamiętasz. To było proste wyznanie ze strony Filipa. Znaleźliśmy Jezusa. A potem kolejny krok. Ty, chodź i zobacz. Zostaw swoje uprzedzenia, swoje osądy, presądy. Po prostu chodź, zobacz. Przeżyj to sam. Wokół nas jest naprawdę wielu takich Natanaelów. Wielu ludzi uprzedzonych bardzo do Kościoła, mających bardzo złe zdanie o księżach, mających nieprawdziwy obraz Pana Boga. Nie ma większych szans, aby ich przekonać przez nasze słowne szermierki, przez udowadnianie racjonalnymi argumentami, że się mylą, bo bardzo często te uprzedzenia, te osądy są nieracjonalne. I pozostaje tylko proste, Filipowe, chodź, zobacz. Proste, ale zarazem trudne, bo wcześniej potrzebny jest ten pierwszy krok. To ja znalazłem Jezusa. A jeszcze wcześniej potrzebne są otwarte oczy, otwarte uszy, żeby usłyszeć głos Pana, który woła: pójdź za mną.